Inteligentny system transportowy w Katowicach zaczyna działać. Choć oficjalnie prace nad jego wdrożeniem zakończyły się już z końcem ubiegłego roku, to do dzisiaj tablice przy drogach nie wyświetlały żadnych informacji. Teraz już coś pokazują, a miasto zapewnia, że system nadal uczy się ruchu, który ma być coraz płynniejszy. Łukasz Kądziołka. Katowice dołączają do miast, w których jazda ma być płynniejsza. Ma się to stać za sprawą inteligentnego systemu transportowego. Na podstawie m.in. wideodetekcji, pętli indukcyjnych analizuje sytuację na skrzyżowaniach i na katowickich ulicach i dostosowuje w sposób automatyczny czas wyświetlania zielonego światła. Taki system już od ponad 10 lat mają Gliwice. Wszystko skupia się w tym miejscu, czyli Centrum Sterowania Ruchem. System działa automatycznie, ale czuwać nad nim muszą ludzie. Pracownicy obserwują ruch i ingerują już szczegółowo w sygnalizację świetlną. W momencie, kiedy w danym miejscu nagle będzie duży wzrost natężenia ruchu, potrafią wydłużyć sygnał zielony na danym wlocie, na danej relacji. Obecnie wszystkie skrzyżowania w Gliwicach z pełną sygnalizacją świetlną dla pieszych i kierowców mogą być sterowane w ten sposób. W Katowicach ITS objął 112 wybranych skrzyżowań. Oprócz tego, że ma być lepiej na skrzyżowaniach, to pojawiły się tablice zmiennej treści. Mogą wyświetlać informacje na przykład o zatorach drogowych, o czasie potrzebnym na dojazd do danego miejsca, jak również dzisiaj zostały uruchomione tablice informacji parkingowej, które przekazują dane kierowcy, czy w danym miejscu, w danej lokalizacji są dostępne jeszcze miejsca parkingowe wolne. Na razie część tablic działa, a inne nie, jednak w najbliższych dniach wszystkie powinny wyświetlać już informacje. Jeszcze nie widać efektów zapowiadanego priorytetu dla komunikacji miejskiej. Jednak, jak zapewnia miasto, wszystko jest na etapie przygotowań i kalibracji. W Gliwicach nawet po kilku latach nie mają konkretnych danych, na ile ITS upłynnia ruch. Nie jesteśmy w stanie określić dokładnie, na ile system ITS pomaga. W Katowicach ma być jeszcze strona internetowa, która powinna pokazywać sytuację na drogach i zajętość parkingów. Ta jednak nadal nie została kierowcom udostępniona.